Zainteresował mnie jeszcze temat zimna, bo jak każdy tu wie, mój słuchacz, mam nadzieję, zimno jest pozytywne dla naszego ciała i no, pozwala nam zachować zdrowie. A jednak, czy ważniejsze są te benefity związane z zimnem, jeżeli morsujemy w lato, czy może te negatywne skutki, jakie są związane z chronobiologią, niszczą te pozytywy? Czy ty byś morsowała w lato? Właśnie to jest dobry temat. To jest bardzo dobry temat. Ja ci powiem tak, bo dużo ludzi ma na przykład lodówkę w domu i do tej lodówki zimą wchodzi. Ja ci powiem, jak to wygląda z mojej perspektywy. Więc ja takiej lodówki nie mam i ja zimą raczej nie morsuję, latem nie morsuję. Latem też przynajmniej w tym okresie właśnie czerwiec, lipiec, sierpień nie robię postów, dlatego że posty, no z mojej perspektywy, są dobre na zimę. Natomiast jeśli to jest osoba, która ma jakąkolwiek chorobę, czy to jest choroba nowotworowa, czy to jest jakaś choroba autoimmunologiczna, to wtedy można pomyśleć o tym, żeby gdzieś tam do tej zimnej wody latem wchodzić. Natomiast jeśli to jest osoba zdrowa, to ja osobiście uważam, że coś takiego no nie będzie dla niej korzystne, dlatego że zimno jest zarezerwowane na zimę. Latem bardzo fajnie będzie sprawnie się sauna, czy to będzie sauna sucha, czy to będzie sauna mokra. Także z moim zdaniem lepiej latem korzystać z ciepła, natomiast zimą korzystać z zimy. Ja osobiście tak uważam. No i właśnie, pociągnę jeszcze temat sauny, bo większość ludzi praktykuje saunę w zimę, kiedy na zewnątrz jest zimno, to ma taki swój klimat, a jednak jeżeli ja komuś mówię, że saunuję w lato, to już jest takie zdziwienie i ludzie po prostu sami by tego nie robili, więc jak to jest z tą sauną w tym samym kontekście? Znaczy, tak samo uważam, czyli jeśli jesteś osobą chorą, bo wiadomo, że sauna, zwłaszcza ta na podczerwień, da ci bardzo dużo benefitów, więc wtedy warto z tej sauny skorzystać. Natomiast jeśli jesteś osobą zdrową, to dla mnie sauna powinna być zarezerwowana na lato, natomiast lodówka powinna być zarezerwowana na zimę. Ja z tego, co widzę, zresztą ty też pewnie to widzisz, tak jak powiedziałam na samym początku, ludzie dzisiaj wszystko robią na opak, bo jest im po prostu wygodnie, niestety. Wiadomo, że zimą jest fajnie iść na taką saunę i się ogrzać, tak? Tak samo latem jest super wejść do takiej lodówki, bo ogólnie jest ci cieplej. Jak wyjdziesz z tej lodówki, to też jest ci dużo szybciej ci się robi ciepło, bo moim zdaniem problem z tą ekspozycją na zimno to problemem nie jest samo wejście do tej zimnej wody i wytrzymanie w tej zimnej wodzie. Tylko problem jest to, jak ty z tej zimnej wody wychodzisz, ten moment od wyjścia do dogrzania się. To jest najbardziej niekomfortowe w tej całej ekspozycji na zimno. Bo jak wchodzisz jeszcze do tej wody, to wiadomo, katecholaminy szaleją ci w twoim mózgu, mamy podniesioną dopaminę, adrenalinę, noradrenalinę, jest wszystko fajnie. Natomiast no, problem się zaczyna już, jak wychodzimy, trzeba się ubrać, trzeba wsiąść do tego samochodu, trzeba z tego jeziora wrócić i wtedy jest ten taki okres najmniej komfortowy. I dużo ludzi na przykład po morsowaniu wchodzi do tej sauny. Natomiast dużo lepszą opcją jest to, jeśli pozwolimy naszemu ciału, aby samo wróciło do tej normalnej temperatury. Wchodzenie do sauny po morsowaniu może być nawet niebezpieczne i to jest związane z tym szybkim przebiegiem krwi w organizmie. Ale właśnie o tym, co mówisz a propos morsowania, to ja akurat najbardziej lubię etap, w którym wychodzę i moje ciało włącza te różne mechanizmy, które mają mnie ogrzać. To jest mój ulubiony etap morsowania, więc myślę, że jest różnie w zależności od człowieka. Ale chciałbym teraz przejść do czegoś, co jest najważniejsze w chronobiologii, czyli do światła i słońca. To był tylko przedsmak, a cała rozmowa już dostępna od piątku na moim drugim kanale podcastowym. Link w opisie. Jeżeli dotarłeś do końca, to zostaw w komentarzu taką oto emotkę małpki. Pokazuje mi ona, że nie jesteś botem, a prawdziwym Homo sapiens. A w dodatku wspierasz cały projekt oraz moje morale. Zostaw jeszcze łapkę w górę oraz subskrypcję, aby być na bieżąco i widzimy się w piątek. A teraz czas na autopromocję. Część z Was może nie wiedzieć, ale napisałem własną książkę. Jeżeli interesujesz się rozwojem osobistym lub jesteś na początku swojej drogi w tym temacie, to ta pozycja jest dla Ciebie. Z pomocą Progressus Dux skrócisz sobie drogę o 100-kroć. Streściłem w niej kilka lat swojego rozwoju w 85 praktycznych rozdziałów wypełnionych konkretami. Darmowe fragmenty
już dostępne na stronie internetowej przemekwojcicki.pl lub w linku w opisie. I nie jest to żadne zbieranie danych do newslettera, po prostu wchodzisz w linka i od razu masz całą treść. Nie zbieram żadnych maili, nic z tych rzeczy. Książka została wydana w edycji limitowanej do 100 egzemplarzy. Tak się składa, że robiąc ostatnio porządki, natknąłem się jeszcze na kilka z nich. Także na stronie przemekwojcicki.pl znajdziesz darmowe fragmenty, darmowe rozdziały. Znajdziesz również możliwość zakupienia tej książki właśnie w edycji limitowanej, zostało kilka egzemplarzy, oraz w e-booku. Na tejże stronie znajdziesz również transkrypcję podcastów. Więc jeżeli myślisz o zakupie tej książki, to lepiej się śpiesz, ponieważ ilość egzemplarzy jest mocno ograniczona. Miłej lektury i do następnego. Hej!